Szanowni Państwo, przepraszam za takie warunki spartańskie. Nadaję z naszego wozu reporterskiego. Nie ma prądu i nie będzie. I to przez kilka dni najprawdopodobniej, według informacji, które udało się zdobyć w centrum kryzysowym w Tucholi. Jest uszkodzona główna magistrala i nie mamy co liczyć na to, żeby prąd się pojawił w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Jest mowa o tym, że potrwa ta przerwa w dostawie energii przez kilka dni. Podstawowe informacje są takie. Paliwo możemy pobierać w dwóch stacjach benzynowych według kryzysowców w Bysławiu i w Gostycynie. Jeśli chodzi o zaopatrzenie w chleb, bez większych przeszkód powinna działać piekarnia PSS w Tucholi. Oni tam mają swój agregat prądotwórczy, więc zaopatrzenie w chleb dotrze na pewno do sklepów, ale do sklepów małych, osiedlowych. Polecam sklep na dworcu, który ma swój agregat prądotwórczy i jeszcze nawet w tych godzinach jeszcze pracuje. Niestety chleba już tam nie ma, ale można zaopatrzyć się w inne artykuły. Niczego w zasadzie poza pieczywem w tej chwili nie brakuje, ale być może po południu zaopatrzenie w chleb znowu się pojawi na kilka godzin, bo wiem, że ta piekarnia robi co może. Sklepy wielkopowierzchniowe, czyli Netto, Biedronka, Polo i Dino plus kompleks Tuchola Park nie działają. Więc sprawdza się nasz najczarniejszy scenariusz, że plastikowy pieniądz do niczego nam się w tej chwili nie przyda. Żeby zrobić zakupy, musimy się zaopatrzyć w gotówkę. Jeśli chodzi o gotówkę, będzie problem w Tucholi z tym, żeby ją pobrać z bankomatów. Za to już nie byłoby problemów z tą czynnością w rejonie Świecia. Tak najogólniej mówiąc, według tych informacji, które udało się w tej chwili zdobyć. Także jeżeli Państwo macie taką możliwość, to no, należy się zaopatrzyć w jakieś baterie, mieć pod ręką tradycyjny odbiornik radiowy, żeby go właśnie tymi bateriami zasilić. No i dobrze by było, wygrali ci, którzy mają naładowane powerbanki, będą mogli odbierać informacje. Ja w tej chwili w Tucholi znalazłem zasięg dosyć daleko, bo w wysokiej wsi. Jestem na wzniesieniu i praktycznie no, w tej chwili można cokolwiek zrobić. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, uważajcie Państwo na siebie. Do zobaczenia, do usłyszenia, jeżeli coś się nowego pojawi. Niezależnie od tego, czy w ciągu dnia, czy w ciągu nocy, na pewno kolejne informacje z Tokispress jak zawsze popłyną. Pozdrawiam.